jeszcze kolacji. Ja wyjrzę, że potem swoją kolację i tam nie ma się śledczego na robocie. A ja się poczytam, co się dzieje na tym świecie. Co? Jak ja robię do roboty? A kto ci sprząta, pierze, gotuje, doi krowy, odrzuca obornik, jeszcze krowy wydaje na pastwisko. A ty przecież nie możesz, bo cię może coś boli i strzyka. Oj, skaranie boskie z takim głowem. Bo ty to nie narzekasz, a nie pamiętasz, jak się w pierwszym roku po ślubie kupiłem czerwone róże na jakich, nie? A jak mi się w szkole, to ci nawet herbatę do łóżka zaniosłem. I co, tak jeszcze mi dobry? Dziadku, przepraszam. Nic się nie stało. Moje okulary nie takie rzeczy widziały. Babciu, dziadku, idziemy na dyskotekę. Co? Gdzie? Jak? Stop! Czy ja dobrze słyszę? Nie słyszałaś? Idą na dyskotekę. O, co to nie? Ty wiesz, co się teraz na tych dyskotekach wyprawia? Babciu, co ty wygadujesz? Dzieci, ile wy macie lat? 15. No widzicie, nie jesteście pełnoletnie. Babciu, ale ty jesteś docofana. Na dyskotekę chodzą sobie w naszym wieku. Idą koleżanki z klasy Magda, Sara, Nika, Piotrek i... O nie! Nigdy się na to nie zgodzę. Dajcie mi spokój! Przez was by się zupa przypaliła. To ja teraz dam zjeść dziadkowi. Gdyby to była mama, na pewno by nam pozwoliła. Ale mamy nie. Wyjechała sobie z tym waszym tatą, siedzą sobie w Anglii, a ja muszę się z wami użerać. Słuchać mnie nie chcecie, robicie po swojemu, wszystko na mojej głowie. Mama z tatą nie siedzą w Anglii, wie, ciężko pracują, żeby nam było łatwiej. Co za czasy, żeby rodzice nie mieli czasu zająć się własnymi dziećmi. Ja, jak miałam małe dzieci, nie zostawiałam ich sobie, lecz wszędzie ze sobą zabierałam. Wspólnie obrzędaliśmy świnki, kurki, suszyliśmy sianko, przy każdej pracy mi towarzyszyły. Nie, raz tam któryś zasnęło na polu przy granicy, to niosłam do domu na plecach. Takie to były czasy. Babciu, ale czy żyjemy w innych czasach? Musisz to zrozumieć. No to jak? Możemy iść na tą dyskotekę? Nie, Fido! Cicho! Musisz się odzywać nawet wtedy, gdy mi cię o to nie prosi. Dziadku, jaki ty jesteś kochany. Babciu, ty też jesteś kochana. No dobrze, już dobrze. Przebierzcie się i możecie iść. Ale jesteśmy przebrane. O, z gołym brzuchem mi tu na dyskotekę. Babciu, ale tak teraz wszystkie dziewczyny chodzą. Pozwól, prosimy. Kienia, pozwól mi. Musisz przyznać. Ładnie, sprawnie dziewczyny. Ja gdzie byłaś? W tym wieku ty tak się ubierałaś i tak wyglądałaś, ale się strasznie zaniedbałaś. Jak ciebie pierwszy raz zobaczyłem, też miałeś taką krótką spódniczkę. Zakochałem się w tobie od pierwszego widzenia. To my już będziemy lecieć, koleżanki czekają, nara. Tylko mi tam za długo nie hulać! Wróćcie przed 22! Tego już nie usłyszałam. A wiesz co, Marianne? Jakbyśmy się też na taką dyskotekę wybrali. Kuchaj, nie! A jakże? Odpal tego naszego staruszka i zobaczymy, jak się nasze kuczki sprawują. Thank you.
dałam sobie pokryć. Dajcie spokojnie, bo mam czego nie żyć. Pączkienia, idziemy do domu. Masz rację, Marianek. Jeszcze krowy trzeba w chałupie doić. Ja to za długo zabawimy, to przecież się nie wyśpię. To już nie na nasze skorowane Zgoda babci i dziadka na dyskotece. Przyleczone wrócili do swojej małej matki na ten temat nas. Po wspominali dawne butelców i okolicznych kremicach. Dawne dziadko mi wita się tam głowy taki pomysł. Krysia! Zabieram cię jutro do kina na romantyczny poranek. Co to jest?
ubrania, a to wyszła czyste. Czyste? A to do kosza. Kupi się nowe. Kobieto, wyjdziesz to, bo same problemy. A proszę pani, proszę pani. Halo? Bo ja zamówiłam taksówkę i jadę jutro z moją małżonką Kienią do kina na tego, no, do bajki, dla pana Tadeusza, prezeszeli, a on do bajki. A, już rozumiem. Bajka to nazwa kina. Już myślałam, że nie zrozumiesz. Mówi się, myszka, że mi się pojmuje. Dobrze, to na którym ma być przedstawiona taksówka? A w której sens? A skąd ja mam to wiedzieć? To pracujesz w kinie i nie wiesz, o której jest sens? Nie pracuję w kinie, tylko na dyspozytorii taksówek. I chciałbym zamówić taksówkę, tak? Nie krzycz na mnie, Smerkula! Zamawiam taksówkę na 5 rano. Najzwyczaj trochę zaczekam z Jenią. A! I trzeci do osób starszych. Do widzenia. I to mi się podoba. Bardzo sympatyczna pani. A to